O moim wrogu dowiedziałem się 13 listopada, w dniu ślubowania nowo wybranych posłów. Po drodze do Sejmu podjechałem do szpitala MSWiA w Warszawie. Odebrałem wynik badań histopatologicznych. Otworzyłem kopertę i czytam: nowotwór złośliwy przełyku. Rak. Tuż przed wejściem na salę plenarną wpisałem w wyszukiwarce Google hasło: nowotwór złośliwy przełyku rokowania. I zobaczyłem wyrok. Umiera 90 do 95% chorych. Na to nie można się przygotować. Tam, na sali, myślałem o rodzinie, o żonie, o dzieciach, o wszystkich bliskich dla mnie ludziach i o przyszłości. Tak brzmiał fragment tweetu Zbigniewa Ziobry, w którym oficjalnie powiedział o chorobie. Trzeba przyznać, że czegoś takiego nie życzy się największemu wrogowi. W tej chwili w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja, w której tematem jest zdrowie Zbigniewa Ziobry. Zdania są odmienne w zależności od tego, jakie dana strona preferuje poglądy. Polaryzacja społeczeństwa jest ogromna. My w tym materiale przyjrzymy się temu, co przeszedł Zbigniew Ziobro, jak wygląda jego choroba i jej leczenie oraz czy jest już zdrowy. Po raz ostatni Zbigniew Ziobro był widziany w Sejmie w zeszłym roku, w listopadzie. Wtedy też wygłosił swoje przemówienie, w którym wyraził nadzieję, że politycy opozycji nie okażą się fujarami, które do dziś jest mu wypominane. Wtedy też już wiedział o chorobie i można domyślać się, że puściły mu nerwy. Potem zniknął. Zdania na ten temat były różne. Część osób podejrzewała go o ucieczkę i unikanie odpowiedzialności. Jego partyjne obowiązki przejął Patryk Jaki, a koledzy z partii w styczniu zaczęli informować opinię publiczną o tym, co się dzieje. A mianowicie o chorobie onkologicznej przełyku. Jak przekazał Jacek Ozdoba, jednym z objawów była chrypa, ponieważ guz uciskał i utrudniał mowę. O swojej chorobie sam Ziobro poinformował publicznie w twicie, którego jeden z fragmentów był już na początku. Kolejny mówi nieco więcej o pracy. Wreszcie o tym, że przede mną najtrudniejsza bitwa do stoczenia. Spojrzałem jeszcze raz na statystyki. Zadzwoniłem do przyjaciela, prosząc o wydrukowanie z internetu wszystkiego, co tylko się da na temat tego nowotworu. Wroga trzeba poznać. Po południu byłem już na pierwszej konsultacji onkologicznej. Usłyszałem, że natychmiast mam położyć się do szpitala. Do tego badanie tomograficzne wykazało, że miałem pierwsze przerzuty do żołądka. Ale nie mogłem tak od razu rzucić wszystkiego. Miałem obowiązki w ministerstwie i prokuraturze. Nie mogłem współpracowników na finiszu ministerialnej misji pozostawić samych. Podjąłem decyzję, szpital tak, ale po zakończeniu misji rządu. A więc za 2 tygodnie. Tak brzmi inny fragment tej wypowiedzi. W innym twecie polityk podał również kilka informacji o samej operacji. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił. Trwa walka z bólem. Dostaję bardzo silne leki przeciwbólowe. Mam jeszcze duże trudności z oddychaniem i mówieniem. Chwilowo zanika mi głos i dostaję silnej chrypki. Obydwa tweety polityk opublikował w marcu. W tym samym miesiącu miało miejsce przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry. Wtedy też na miejscu pojawił się sam Ziobro, który przerwał terapię po operacji, którą przeszedł 2 tygodnie wcześniej. Już wtedy było widać, że nie przypomina Zbigniewa Ziobry, którego wszyscy pamiętają. Mężczyzna znacznie schudł, zmizerniał, a mówił też całkowicie innym, skrzywiącym głosem. Więcej na ten temat polityk zdradził w wywiadzie dla Polsat News. Rozpoznanie choroby to był zaawansowany nowotwór przełyku z przerzutami co najmniej na żołądek, ale z podejrzeniami, że mogło to pójść dalej. Choroba bardzo przyspieszyła. W ciągu miesiąca schudłem 10 kg. Pojawiły się bardzo mocne bóle w okolicy mostka za plecami. I towarzyszył mi coraz większy problem z głosem, który od lat był dla mnie problemem zwiastującym tę chorobę, mówił były minister. Zdradził też, że zaproponowano mu niestandardową, długą i żmudną terapię odchodzącą od standardowych form leczenia onkologicznego, która odbyła się w Lublinie. Operację przeszedł już za granicą. Jak wyjaśnił, w obawie przed hejtem i zastraszaniem lekarzy. W
trakcie rozmowy przyznał, że zabiegi musiały być dwa, a skutkiem ubocznym jednego z nich jest jego skrzydliwy ton głosu i uporczywy ból. Kilkukrotnie potwierdził również, że nie ucieka przed komisją i na każdą, na którą zostanie wezwany, się stawi. Kolejnego z bardziej znaczących wywiadów udzielił telewizji Republika w maju. Nowotwór stwierdzono u niego w stanie zaawansowanym i do tego wtedy, kiedy dał już przerzuty. Zapowiedział, że za tydzień przejdzie kolejną operację przełyku, już mniej inwazyjną, która poprawi jego funkcjonowanie i przyswajanie pokarmu. Było też nieco bardziej pozytywnie. Polityk przyznał, że pomimo diagnozy paraliżu lewej strony strun głosowych, słyszy poprawę w swoim głosie. Zapowiedział też walkę z chorobą, mówiąc, że ma dla kogo żyć, a jego dzieci potrzebują ojca. W lipcu, przy okazji wezwania Ziobry na komisję do spraw Pegasusa, na które się ostatecznie nie zjawił, ponownie rozgorzała dyskusja i ponownie pisano o samej operacji. Prócz inwazyjnej operacji, polityk przeszedł naświetlenia i chemioterapię. Lekarze byli zmuszeni zbudować nowy przełyk i niewielki żołądek, który umieścili nie w jego anatomicznym miejscu, lecz na prawym płucu. Ziobro schudł łącznie około 20 kg, 8 jeszcze przed operacją i 12 w jej konsekwencji, gdyż nie może normalnie się odżywiać. Musi jeść specjalnie przygotowane posiłki 8 razy dziennie. Polityk zdradził również, że zdarzają mu się zachłyśnięcia nocne i nie może już spać na prostym łóżku. Ponadto bywa również, że wąski przełyk się blokuje, w wyniku czego potrzebne jest jego udrażnianie przy pomocy gastroskopu. W październiku 2024 roku ma czekać go najważniejsze badanie, które rozstrzygnie kwestię, czy udało mu się wyleczyć, czy są nawroty. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry odbędzie się właśnie w październiku, a dokładnie 14 października. Jak wyjaśniła szefowa Komisji do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka, biegły orzekł, że może on stanąć przed komisją śledczą, a jego przesłuchanie nie będzie trwać dłużej niż 2 godziny, ponieważ były minister nie może być narażony na dłuższą wypowiedź. W razie potrzeby oczywiście będzie mógł być wezwany ponownie. Trzeba też przyznać, że Zbigniew Ziobro poniekąd jest aktywny politycznie, tweetując i komentując aktualne wydarzenia w kraju, a także udzielając kilkudziesięciominutowych wywiadów. Opinie dzień później ujawniły media. Są tam stwierdzenia, że pacjent miał znieść leczenie bardzo dobrze, również, że świadek w tej chwili jest onkologicznie zdrowy. Były minister odzyskał pełną sprawność łącznie z możliwością wykonywania lekkiej pracy. Wzmożyło to głosy dotyczące tego, czy Zbigniew Ziobro mógł być przesłuchany kilka miesięcy wcześniej. Zbigniew Ziobro z kolei wyraził zaskoczenie opinią biegłego, ponieważ nikt się z nim nie kontaktował, nie badał ani nie prosił o dokumentację medyczną. Prawda jest jednak taka, że jeżeli biegły miał do dokumentacji dostęp, to nie musiał tego robić. A swoją opinię mógł wydać na podstawie badań już odbytych. W mediach z kolei mówi się również, że opinia oparta była o dokumentację z leczenia Ziobry w polskich szpitalach w okresie listopad 2023, lipiec 2024. Zabrakło natomiast dokumentacji z zagranicznych placówek i z samych operacji przebytych w marcu. Ziobro poinformował też o zawiadomieniu o przestępstwie w związku z publikacją w mediach opinii biegłego. Trzeba przyznać, że cała sytuacja jest trudna. W tym materiale staraliśmy się skupić nie na konflikcie, a na stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry i tym, czy jest w stanie stawić się na komisji, a czy to zrobi, to już inna sprawa. Ziobro również w trakcie choroby musiał martwić się o swoją rodzinę. A to dlatego, że jak sam przekonuje, jego rodzina jest zastraszana. Żona Zbigniewa Ziobry, Patrycja, odebrała telefon z informacją, że jej mąż nie żyje. Nie wiadomo, kto dzwonił, jak mówił Ziobro. Moja żona kilka dni temu otrzymała telefon z informacją, że jej mąż właśnie umarł. Przerażona wyzwaniała do mnie, czy żyje. To psychiczne znęcanie się nad żoną, ale przede wszystkim nad matką 2 małych dzieci. To także znęcanie się nad dziećmi, które przecież są świadkami tego wszystkiego. Mówił w rozmowie z Super Expressem. Odręczenie kobiety realizują ludzie mający pełne usta frazesów o prawach człowieka, a zwłaszcza prawach i godności kobiet. Zastraszają całą moją rodzinę. Z taką rządzą odwetu i nienawiści ci ludzie są zdolni do wszystkiego, nie wyłączając podrzucenia sfabrykowanych dowodów i pracy nad świadkami, by składali fałszywe zeznania przeciwko mnie i naszemu środowisku. Mówił Zbigniew Ziobro, sugerując, jakoby za telefony odpowiedzialny był ktoś z przeciwległej strony sceny politycznej, chociaż takiej pewności nie miał. Nie miał też żadnych dowodów sugerujących, że tak jest.
które zostałyby przekazane do opinii publicznej. Słowa o fałszywych świadkach i oskarżanie drugiej strony sceny politycznej może prowadzić do odmiennego wniosku niż chciałby były minister. Mianowicie takiego, że wykorzystują swoją chorobę z jednej strony do wzbudzenia litości, a z drugiej do nakręcenia spirali nienawiści, a tym samym odwrócenia uwagi od siebie samego i uniknięcia odpowiedzialności za swoje działania. Z jednej strony mamy człowieka, i tutaj chciałbym podkreślić to mocno, nie polityka i ministra, a człowieka, który jest w trakcie leczenia naprawdę ciężkiej choroby i po kilku trudnych operacjach żyje również w dużej niepewności co do przyszłości jego choroby. Dlatego przesadzone jest moim oczywiście zdaniem stwierdzenie, że mógł zostać przesłuchany miesiące temu. Z drugiej strony to był minister sprawiedliwości i jedna z najważniejszych osób w państwie. Jeżeli są choćby najmniejsze podejrzenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania państwa w wielu aspektach, a są, to trzeba je wyjaśnić. Komisje pracują już kilka miesięcy, a Zbigniew Ziobro to kluczowa do przesłuchania postać. Polityk sam wielokrotnie wspominał, że jeśli zostanie wezwany, to się stawi. Zacytować też możemy jego słowa z listopada. Mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami. I można chyba powiedzieć, że nie okazali się. To tyle w dzisiejszym odcinku. Co sądzicie o całej sprawie, możecie pisać w komentarzach. Do zobaczenia.